Dotarło nam coś super! Raczej jest jeden, no nie tutaj. Chyba nie pakują po dwa. Nie, raczej nie pakują po dwa. Ale złożymy pierwszy, no drugi przyjdzie później. Dotarł nam rower! Pierwszy! Woo! Ale się jaram. O matko. I to będzie rower, rower elektryczny. A jeszcze nie wiadomo, czy to jest twój, czy mój. Nie wiadomo, no ale jak mój, to się już przejadę. To musisz się przejechać. No! Mogłem przerwać pracę na tarasie, bo leje deszczem, ale mamy rower do złożenia. No czad. To trochę potrwa, bo tu jest dużo wielkich skrzywek. Ja się pytam, gdzie jest drugi rower? Ja też. Nie wiem jeszcze, który to jest. Też nie wiem. Ale czad. Nie da rady, gdzieś tu. Ach, jest. Jest. Ciach. Gdzie jeszcze? Trzymasz go? Trzymam. Ciach. Nóżeczka. O, jaka ładna nóżeczka. O, stoi. Kluczyk. Tak. Taki kluczyk dla Mikołaja, co? Tak, taki ten duży. Masz instrukcję? Super. Znajdź po polsku, Mikołaj. Szukam. To szukam. Mam. Masz po polsku? Tak. Pokaż. Espanol. Mamy super rower. Teraz czekamy na drugi. Obracamy. Czekamy na drugi. Jaki dźwięk. Słyszałeś ten dźwięk? Co to? Drugi rower. My właśnie w samochodzie, za chwilę będziemy w Decathlonie, rower poskładany. Pierwszy, czekamy na drugi, ale stwierdziliśmy, że idziemy z tym do przodu, nie będziemy czekać na drugi i dopiero wtedy zabierać się za kupowanie dodatków. Już załatwiliśmy tablicę rejestracyjną na bagażnik, którego jeszcze nie mamy. Teraz jedziemy po fotelik dla Mikołaja, bo Krzyś znalazł super fotelik, który ma wychylany tył, ma swoje resory i tak dalej. Więc zapowiada się bardzo, bardzo zacnie. Mam nadzieję, że będzie w Decathlonie tutaj w Bielsku dostępny i będziemy mogli go zobaczyć. Mikołaj będzie mógł sobie do niego usiąść, zobaczymy, jak to wygląda. Także widzimy się, łączymy się z wami w Castoramie, bo zazwyczaj tak jeździmy w Decathlonie i zobaczymy, co tam będzie. Mikołaj nam zasnął, więc super, bo aktualnie ma czas, gdzie w ogóle nie chce spać po południu, bo on ma siłę i pokazuje, że ma siłę. Wczoraj wyszło tak, że zasnął nam nagle, właściwie o godzinie w pół do siódmej. Każdy rodzic wie, co to oznacza, że potem usypianie trwało, trwało i trwało. Dobrze. Ale dzisiaj już będzie wyspany, wrócimy, to będzie prawie przygotowany do mycia i spania. Dobra. Jedźmy tam. Dotarliśmy. Teraz trzymać kciuki. Mamy, ale nie wiem, czy to ten. Mikołaj już ma swój. Cofiesz, tak. Kompatybilność do 4-5 lat, więc luz. Jest minus 20% na ten produkt z aplikacją. Na wiązanki do rowerów, ale kurczę, powiem wam, że ja pamiętam takie byle jakie kudeczki, a teraz te zamki to już jest naprawdę poważne i to jest takie ciężkie, że ja nie wiem, jak to wozić. Aha, tu już jest, jak to wozić do rowera, przyczepić. Kosztuje to 149, akurat ten jest tylko jeden. Ale tym się też musimy zainteresować. O, tu są chyba takie lżejsze trochę. Ale ten to jest nie do przecięcia, nie? To jest jakiś w ogóle szałpał. O, coś takiego kojarzę zazwyczaj, ale to mi się strasznie nie podoba, ten taki flak jelitowy. A tu jest generalnie wszystko. I są torby, i koszyki naprzód. A to takie coś, to mi się bardzo podobało, nie? Onego czasu. No ciacha, tutaj możemy właśnie ciacha naładować, nie? O, popatrz, tata jest. Od razu chcemy wziąć trójkę, no bo Mikołaj za niedługo też będzie miał swój rower, więc stwierdziliśmy, że nie ma sensu trochę tych 200 przyoszczędzić i potem kupować kolejny bagażnik, nie?
O, mamy foteliki. Ten jest ładny. A który to jest? Ten. No to ten chyba. To są te same co... A nie, bo tam było za 300, tu jest za 4. Tutaj jest na rurkę. Aha. Pod siodełko, a tutaj jest na bagażnik. Z tą sprężyną. A właśnie, bo chcieliśmy, żeby Mikołaj miał też resory, bo jak byliśmy nad morzem i mieliśmy taki byle jaki fotelik, to strasznie nim trzepało i nie chcielibyśmy tego. Ja jestem zdecydowana. No i git. Fajnie, że on ma opcję położenia. Gdzie to jest? Nie wiem, no zazwyczaj to się tak jakby... A może tu się kręci? Czy coś, nie? Nie wiem. No tak. No widzisz. To się robi szczelina większa. Aha. Może to nie jest jakoś dużo? Nie jest dużo, no ale czasami to wystarczy, nie? No panie, ustawiony pod ciebie. Ty, ale powiem ci, że na nim jakoś lepiej jeździ. Lepiej jeździ na nim niż na tym po ogrodzie, albo tu jest... Prościej? Nie wiem, może to jest ten. A może się nauczył, bo tam miał trudne warunki. Kaski! To ja chcę beżowy. Co? Albo czarny. Nie, do czarnego to grzeje. Się o tym mówię, że to jest kask, który nie jest sexy, a to są kaski, które są bardziej sexy. Rozumiesz, o co mi chodzi? A najbardziej to są te do tego wiesz, po górach co jeżdżą, nie? A tu już masz daszek. Ten lubisz kask? Dobra, to sprawdźmy, czy on jest... Jaki to jest wymiar? S. Może będzie dobry. Będzie dobry. Tak myślisz? Tak. No i miałeś rację. Jest dobry. Dobry jest. To bierzemy, to możesz włożyć tutaj. Olbrzymia. Mamy fotelik. Słuchajcie, już nic nie nagrywaliśmy, bo ja miałam 2% baterii. Okazało się, że jest kod rabatowy rower na właśnie tego typu sprzęty i wychodziło to taniej, ale on nie wchodził. Ja z tymi 2% ładowałam na kasie ten telefon. I jedna pani tak nie za bardzo chciała nam pomóc, ale znaleźliśmy super panią, która ładowała mi ten telefon. Sprawdzałyśmy, czy już przyszedł kod SMS, ponieważ okazało się, że musimy zamówić to wszystko, odebrać w sklepie, to sobie tam czekało i tak dalej. Kod przyszedł dość szybko, w ogóle trafiliśmy na fajnych ludzi. Potem tak. Też od razu mówił, że on to poskłada. Że on to od razu przygotuje. Że muszą mieć tylko ten kod, żeby ich puściło, żebyśmy mogli wyjść z tym ze sklepu, pomimo tego, że zapłacone, no nie? Ale już mamy, wszystko super, nawet się rozpogodziło trochę. Jedziemy teraz do Sarniego Stoku, muszę skoczyć do Actiona, po cukier waniliowy do Carrefoura. Najlepszy cukier waniliowy do naleśników jest w Carrefourze, bo to wam potem pokażę pewnie w domu, bo już mi bateria padnie na 100%. Tu jest taki plac zabaw, który Mikołaj bardzo lubi, więc sobie tam po prostu posiedzi. No i Mikołaj ma jeszcze kask, bo jeszcze ten kask, który tam był wcześniej, no to jest wzięty i jemu bardzo spasował. Super w nim wygląda, jest git. Tak, Mikołaj wygląda ekstra, my to tak jak trochę jak czopy w tych kaskach. Jeden był spoko, ale musimy to przemyśleć. No tak wszystko na raz wziąć to też niedobrze. Ale ostatecznie udało się zaoszczędzić jakieś 60 zł na kasku i foteliku, więc fajnie. No. A teraz mamy nadzieję, że będziemy się fajnie bawić, ponieważ chciałabym, żeby Mikołaj potem bezpośrednio poszedł do spania, tak jak mówiłam na początku tego filmu. Nie jedziemy, czekamy aż pani wyjedzie, żebyśmy mogli zaparkować, wiesz? Zawsze musi być chwila w komisie. Chodź, na plac zabaw, tam masz ciufcie. Tata już odjeżdża, o nie. Biegnijmy za nim. Daj rękę. Podaj. Krzyś nie miał już siły robić z tarasem. I podjęliśmy decyzję, że jedziemy na burgery. Dzisiaj straszne ciepło jest, okropnie tak. Słońce waliło, opaliło mnie także szok i zło ze mnie całą energię. Takie niepozorne, bo niby się chowa za chmurami, potem wychodzi, tak Krzysia spiekło, że szok. Przyjechaliśmy na coś do zjedzenia, a tymczasem miskantę kupiłam i to, bo widziałam tego u wielu osób mnóstwo i to wygląda przepięknie, także mam nadzieję, że nam też tak zakwitnie. Trzymajcie kciuki, bo na razie mamy mnóstwo sadzonek, żadna z nich nie posadzona, także w przyszłym tygodniu tydzień w ogrodzie po prostu.
Już jestem trochę chora i spaczona, bo zawsze jak wchodzę w takie półeczki, to z racji książek kucharskich, które robimy, zawsze patrzę, w czym by było na przykład fajnie pokazać jedzonko, albo co by mi się do sesji zdjęciowej przydało. I tak sobie lubię przeglądać. Coś fajnego dzisiaj też muszę kupić. Oprócz miskantów. O, moje szklanki. I to jest brico marche, jak coś. Boże, ani sobie deseczki nie kupiłam. Kochani, nawet sobie deseczki nie kupiłam. Pochwal mnie. O, te swoje wiertła. Szukasz tych niebieskich? Szukam 3,5. Bo potrzebuję 3,5. Nigdy nie ma 3,5. Przepraszam, że żuję gumę, ale zjadłam burgera i potrzebowałam umyć zęby, a nie mam szczoteczki, więc musiałam pierwszy raz od 3 lat rzuć gumę. Co ty robisz, Mikołaj? Czemu stoisz? Bo bus. Ostrożnie. Odkładamy? Jajajajaj, bo się ludzie zajdą. Dobra, odkładamy. To wszystkie brzmią tak samo, kochanie. To tak samo. Masz nacisnąć teraz, ale to tak samo. No. To jest dla psów. A widzisz, jednak dobrze spróbować, czy działa. Najgłośniejszymi osobami w Małopolsce. Kupiłam, słuchajcie, muszę to powiedzieć wszystkim, mikroskopijne, jak się nazywają ci samobójcy. Te takie kwiatki, co po prostu chuchniesz na nie, pierdniesz na nie i już zdechły. Jak one się nazywają? Storczygi. Kumacie. No, to kupiłam, zaraz wam pokażę, takie mikroskopijne, bo kiedyś zostałam od mojej mamy na urodziny. A ja, wiecie, jak wiecie, jestem beznadziejna, jeżeli chodzi o kwiatki. Daj, kochanie, rączkę. I teraz stwierdziłam, że się odwdzięczę na dzień mamy i kupiłam takie mini, mini, mini opcje właśnie dla jednej mamy i dla drugiej mamy. Bo od mamy Krzysia też dostałam takiego kwiatka w doniczce, a mnie się nie trzymają takie kwiatki po prostu. No i tak wyszło, że pożegnaliśmy się. Chcąc, nie chcąc. Otwórz mi, kochanie, bagażnik. Chodź, misiaku. Taka mini, mini, mini. I tu mam praktycznie identyczną, jak mi moja mama kiedyś kupiła. Ale moja się długo trzymała akurat, zadziwiająco taki stoczek. Teraz modlę się, aby dotrwały, aż jedna i druga mama przyjedzie do nas, bo z moimi dłońmi do kwiatków to różnie może być. Dobrze, jedziemy do domu już. A tam Mikołaj ma latawiec, wiatrak.